Scenariusz i reżyseria Jean-Michel Carré. Nowe imperium Putina. 9 maja 2015 roku Moskwa obchodzi 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Naród oddaje hołd 27 milionom radzieckich ofiar i bohaterskiej Armii Czerwonej. Ich ofiarność umożliwiła pokonanie faszystowskich Niemiec. Prezydent Putin zaprosił zachodnich przywódców, by uhonorowali naród, który w tej wojnie poniósł największe straty. Żaden z zachodnich przywódców nie podjął zaproszenia. To wielkie upokorzenie dla Władimira Putina. W jego przemówieniu nie słychać tradycyjnej dyplomatycznej retoryki. Szanowni rodacy, drodzy weterani, najważniejsze bitwy II wojny światowej rozegrały się w Związku Radzieckim. Potem powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz współczesny system prawa międzynarodowego. Ale w ostatniej dekadzie zasady międzynarodowej współpracy były łamane. Miały miejsce próby stworzenia jednobiegunowego świata. Znów dała o sobie znać ideologia rozwiązań siłowych. Chwała narodowi zwycięzców. Niech się święci Dzień Zwycięstwa. Ura! Władimir Putin przemawia w obecności prezydentów Indii i Chin. To przyszli sojusznicy w walce z tymi, których Putin określa jako blok siłowy. Siedemdziesiątą rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak nazwał ją Stalin, świętują też zwykli Rosjanie. 9 maja z całej Rosji zjeżdżają do Moskwy. Waga i znaczenie Rosji jako kraju ma ścisły związek ze zwycięstwem nad Hitlerem w roku 1945. To punkt zwrotny w historii XX wieku i punkt odniesienia dla wszelkich nowych ideologii. Z tego zwycięstwa zrodził się potężny Związek Radziecki. Teraz Rosjanie pragną Wielkiej Rosji, są wdzięczni Putinowi, bo mówi im, że taka Rosja istnieje i jest silna. To dlatego tak trudno nam zrozumieć ten kraj. Myślę, że jesteśmy świadkami odradzania się rosyjskiego narodu. Niektórzy próbują na nowo pisać historię. Twierdzą, że to Ameryka wygrała wojnę, a przecież to my ją wygraliśmy. Putin pierwszy raz prowadzi przemarsz nieśmiertelnego pułku, w którym bierze udział ćwierć miliona osób. Siła tego marszu polega na tym, że nie jest to inicjatywa władz państwowych. Zrodziła się w sercach ludzi i wyraża szacunek dla pokolenia, które broniło ojczyzny. Pokazuje też, że jego wartości nadal są nam drogie. Jest też świadectwem naszej wiary w siebie, w naszą siłę i w szczęśliwą przyszłość naszych dzieci. Prezydent niesie zdjęcie swojego ojca, Władimira Spiridonowicza Putina, jednego z milionów radzieckich żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej. Nieobecność zachodnich przywódców na uroczystości jest taką samą obrazą dla Putina, jak i dla rosyjskiego narodu. Rok wcześniej Putin uczestniczył w obchodach rocznicy lądowania w Normandii.
Zaledwie kilka miesięcy później nie zaproszono go na ceremonię upamiętniającą wyzwolenie obozu w Auschwitz, choć to Związek Radziecki był krajem, który tego wyzwolenia dokonał. Moim zdaniem Zachód wykazał się krótkowzrocznością i arogancją. W ten sposób nie zdoła odbudować mądrych relacji z Rosją, do czego prędzej czy później musi przecież dojść. Gdyby Zachód uczciwie współpracował gospodarczo z Putinem, Rosja byłaby dziś członkiem NATO i Unii Europejskiej. Ale nikt nie chciał traktować Rosji równorzędnie. W latach 1999-2000 Putin był chyba najbardziej proeuropejskim rosyjskim politykiem. Choć nie najbardziej prozachodnim, to się nie zmieniło, ale na pewno najbardziej proeuropejskim w historii Rosji. W 2007 roku na konferencji w Monachium jasno powiedział, co myśli o Stanach Zjednoczonych. Co to jest jednobiegunowy świat? Jakkolwiek by upiększać ten termin, tak naprawdę oznacza on jeden ośrodek władzy, jeden ośrodek siły i jeden ośrodek podejmowania decyzji. Ostatecznie taki układ byłby zgubny nie tylko dla tych, którzy są jego elementami. Хорошо, хорошо, I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please EU and USA, don't mother suckers mess with me. Oh yes I can, cause I'm the president. W swoim monachijskim przemówieniu Putin ostro krytykuje politykę Zachodu. Nie ma to jednak bezpośredniej kontynuacji, bo Putin jest zajęty porządkowaniem wewnętrznej sytuacji w Rosji. Ale Rosja ma interesy strategiczne. Podobnie jak Stany Zjednoczone i inne główne państwa zachodnie, musi pokazać, że też ma swoją strefę wpływów. Dla Rosji bezpieczeństwo jest ważniejsze niż kwestie gospodarcze. Dlatego jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO są przedmiotem ciągłej debaty. Rosjanie czują się osaczeni i zagrożeni trwałą destabilizacją. Zaś mieszkańcy Zachodu uważają, że Putin jest coraz bardziej despotyczny. W marcu 2012 roku Putin wygrywa wybory prezydenckie. Już w pierwszej turze zdobywa 63% głosów. Dziękuję wszystkim, którzy powiedzieli tak wielkiej Rosji. Czołem żołnierze. Czołem towarzyszu prezydencie Federacji Rosyjskiej. Putin wraca na dobre. Jeszcze bardziej autorytarny. Jeszcze bardziej konserwatywny. Jeszcze bardziej militarystyczny. Wszystkie te cechy doskonale wpisują się w jego spójną wizję świata. Putin wreszcie głośno mówi to, co wielu Rosjan chce usłyszeć. Rosja znów będzie mocarstwem. Zewsząd słyszę, że Rosja domaga się szacunku. A kto nie chce być szanowany? Czy ktoś chce być upokarzany? Dziwne pytanie. Jak pokazać, że jesteśmy mocarstwem? W roku 2000 zadeklarował Stanom Zjednoczonym i Europie, jesteśmy Europejczykami. Ponieważ to nie przyniosło skutku, Putin stworzył nową koncepcję relacji międzynarodowych, niesłusznie postrzeganą jako nowy imperializm.
Władca Kremla rozpoczyna szeroką strategiczną rekonstrukcję, której celem jest przeniesienie ekonomicznego środka ciężkości jego wielkiego kraju. W poszukiwaniu nowego sojusznika wyrusza na wschód. W pierwszej kolejności odwiedza Chiny. Od roku 2004 zbliża się do stworzonej przez Chiny grupy szanghajskiej, złożonej wyłącznie z państw azjatyckich. Dołącza do BRICS, ASEAN, do całego systemu pozaeuropejskich sojuszy, do których Rosja zdawała się świetnie pasować. W roku 2012 miało miejsce ważne wydarzenie. Putin zainaugurował swoją prezydenturę państwową wizytą w Chinach. Putin uważa, że Europa chce narzucić Rosji swoją ideologię. Choć akceptuje europejskie wartości, woli złożyć ekonomiczny hołd Chinom, które niczego od niego nie wymagają. Mamy podobne cele strategiczne. Jesteśmy wielkimi krajami, rozwijającymi się i mamy zbliżone aspiracje. Chcemy stać się dominującymi graczami w wielobiegunowym świecie. Europa jest wielkim rynkiem dla Rosji, ale Rosja wybrała inną strategię i zwróciła się w stronę Azji. Dała wyraźny sygnał, nie jesteśmy uzależnieni od Europy, mamy wiele innych opcji. Dlatego podpisała porozumienia z Chinami. Chiny współgrają z Putinem i szybko stają się najważniejszym partnerem handlowym Rosji. Oba kraje rozpoczynają współpracę wojskową i wielkie projekty infrastrukturalne, jak nowy jedwabny szlak. Najbardziej ambitne, choć skrywane wspólne przedsięwzięcie ma na celu obalenie hegemonii dolara. Chiny i Rosja skupują wielkie ilości złota. Zwieńczeniem tych działań ma być upadek dolarowego imperium. Mam wrażenie, że włożyliśmy głowę do paszczy chińskiego tygrysa. Ale nie opłaca mu się nas zjeść, więc trochę się z nami pobawi. Zjeść nas. To nie w ich interesach teraz, znaczy z nami będą grać. Gdy Xi Jinping został prezydentem, w pierwszą podróż zagraniczną wybrał się do Rosji. To świadczy o tym, jaką wagę przywiązują oba kraje do wzajemnych relacji. Chiny to ważny sojusznik, ale Putin wie, że to układ tymczasowy. Państwo środka staje się największą gospodarką świata. I kiedyś drogi obu krajów się rozejdą. Równolegle do sojuszu z Chinami, Putin marzy o stworzeniu wielobiegunowego świata z dominującą rolą Rosji. Odkurza starą euroazjatycką koncepcję, zgodnie z którą Moskwa byłaby sercem nowego centrum gospodarczego złożonego z byłych republik radzieckich w Europie i Azji Środkowej, rozciągającego się od Białorusi po Syberię i obejmującego Kazachstan, a może nawet Ukrainę. Kazachstan, Armenia, a wkrótce Kirgistan. To obszar 5 razy większy niż sąsiednia Unia Europejska. Jeśli Rosja tego chce, będziemy dalej z nią współpracować. Będziemy rozwijać bliską współpracę z członkami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Białoruś pozostanie ważnym uczestnikiem postradzieckiej rekonstrukcji. Ta struktura ekonomiczna ma pokazać solidarność i samowystarczalność. Ma też ułatwiać relacje Rosji z krajami Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Jeden z nich, Kazachstan, jest szczególnie ważny. Jego nowa stolica, Astana, zbudowana w sercu stepów, została wybrana na przyszłą stolicę Eurazji. Od 26 lat tą byłą Republiką Radziecką rządzi dyktator Nursultan Nazarbajew. Blisko związany z Putinem, działa jako mediator z Turcją. Kazachstan posiada olbrzymie złoża gazu, ropy naftowej i uranu. Ma 7 tysięcy kilometrów granicy z Rosją i 1,5 tysiąca z Chinami.
jest idealnie położony, by być stolicą Eurazji. Rosja zamierza odtworzyć geopolityczną strukturę z około 200 milionami mieszkańców, która mogłaby wpływać na bieg wydarzeń, tak jak planuje to czynić Europa ze swoimi 500 milionami. Rosja chce to robić wspólnie z Kazachami, Kirgizami, Białorusinami, a gdyby się udało, to i z Ukraińcami. Ukraina, druga potęga ekonomiczna dawnego Związku Radzieckiego, ma silne związki kulturalne i gospodarcze z Rosją. Zajmuje też ważną pozycję geostrategiczną. Jednak ani Stany Zjednoczone, ani obecni przywódcy europejscy tego tak nie postrzegają. I tak Ukraina, która mogłaby łączyć dwa światy, musi wybrać jeden z nich. W roku 2014 Unia Europejska podpisała porozumienie z Ukrainą oznaczające "rozmawiacie z nami, nie z Rosją". To było wypowiedzenie wojny. Unia Europejska postanowiła wejść do rosyjskiej strefy celnej poprzez Ukrainę. Gdy zaproponowaliśmy konsultacje, usłyszeliśmy, że to nie nasza sprawa. Czy tak należy rozwiązywać sporne kwestie? Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности? Unia wykazała się całkowitym niezrozumieniem problemu. Jest winna. Źródłem jej wszystkich niepowodzeń, z których potem wypączkował Brexit, jest ludzka ignorancja. Pod presją Kremla Viktor Janukowycz, wybrany po tym, jak zawiedli przywódcy pomarańczowej rewolucji, w końcu odwraca się od Europy i przystępuje do Unii Celnej z Rosją. Ten nagły zwrot wywołuje protesty w stołecznym Kijowie. Tysiące ludzi wychodzą na ulice. Z początku demonstrują pokojowo, jak podczas pomarańczowej rewolucji. Jednak Janukowycz wysyła przeciwko nim siły specjalne, co przy udziale grup paramilitarnych i nacjonalistycznych przeradza się w konfrontację zbrojną. Seria decyzji Moskwy, Kijowa i Brukseli sprawia, że świat pogrąża się w nowym konflikcie. Janukowycz zniszczył ukraińską armię. Rozbudował jednak siły do walki z wrogami wewnętrznymi, czyli z nami. Nie mieliśmy szans na zwycięstwo. Ale wygraliśmy. 21 lutego 2014 roku, po kilku tygodniach rozlewu krwi, opozycja wykorzystuje ucieczkę Janukowycza i opanowuje parlament. Protesty w Kijowie były szokiem dla Putina. Okazało się, że na Ukrainie, która jest jak miniaturowa Rosja, ludzie mogą odrzucić władzę, która nie jest nawet komunistyczna. W kraju, w którym nie ma gułagów i nikt nie umiera z głodu. Stany Zjednoczone już niczego nie kryją. Zastępca sekretarza stanu Victoria Nuland rozdaje na Majdanie kanapki. Kilka tygodni wcześniej Rosjanie podsłuchali, jak w rozmowie telefonicznej ze współpracownikiem powiedziała: pieprzyć Europę. Putin obawia się, że jeśli szybko nie zareaguje, Ukraina wstąpi do NATO i pokrzyżuje jego eurazjatyckie plany. Być może na Kremlu w tajemnicy ważą się losy putinowskiej Rosji. Nowy rząd Ukrainy ogłosił, że zamierza wstąpić do NATO. Wyobraźmy sobie, że w latach 80. Układ Warszawski objął większość Ameryki Łacińskiej, a Meksyk chce do niego dołączyć. Jakby na to zareagowały Stany Zjednoczone? Putin jedzie na Krym. W tym autonomicznym regionie Ukrainy 90% mieszkańców mówi po rosyjsku. Krym należał kiedyś do carskiej Rosji i Związku Radzieckiego.
W Sewastopolu Rosja ma bazę marynarki wojennej, dzięki której może kontrolować Morze Czarne. Świadom odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo mieszkańców Krymu, wzywam prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina do obrony pokoju na terytorium Republiki Autonomicznej Krymu. Po kilku dniach milczenia Putin rusza z kontrofensywą. To punkt zwrotny w relacjach wschodu z Zachodem. Ukraina oświadcza, że Rosja wypowiedziała wojnę. W Brukseli europejscy przywódcy uzgadniają swą reakcję na rosyjską interwencję na Krymie. Uzbrojeni mężczyźni w nieoznakowanych mundurach próbują przejąć bazy wojskowe. Kim są ci ludzie? Mają na sobie nowe mundury bojowe. Jesteście Rosjanami? Brak odpowiedzi. Rosyjscy żołnierze przerzuceni na Krym są świetnie uzbrojeni. Z zaskakującym spokojem neutralizują regularną armię ukraińską. To wyjątkowo mało spektakularne przejęcie władzy. Rosjanie oddali ostrzegawcze w powietrze. Ameryka jest z nami. Uspokójcie ich. Po zainstalowaniu zielonych ludzików na Krymie, Putin może już realizować swój plan. Jednak w świetle memorandum o zorganizowanym referendum 96% głosujących mieszkańców Krymu opowiada się za przyłączeniem do Rosji. Krym to strategiczne miejsce. Posiadanie go daje kontrolę nad ropociągami, które przecinają Morze Czarne. W niecały miesiąc Ukraina definitywnie traci Krym. Dla wielu Rosjan aneksja Półwyspu to ponowne zjednoczenie z ziemią, która historycznie i sentymentalnie należy do Rosji. Zwykle uważam wszelkie działania tej władzy za niesłuszne. Jednak po odzyskaniu Krymu, moją pierwszą reakcją emocjonalną było poczucie satysfakcji, bo Krym to integralna część Rosji. Aneksję Krymu przedstawiano jako działanie w obronie rosyjskiej ludności. Kraj po ojcowsku broni swoich ludzi. Są wśród nas przedstawiciele Republiki Krymu i Sewastopola. Obywatele Rosji, mieszkańcy Krymu i Sewastopola. Przedstawiono to jako akt sprawiedliwości dziejowej. Po aneksji Krymu ubyło przeciwników Putina. Rosjanie masowo poparli Putina i jego politykę i natychmiast zapomnieli o błędach władzy. Krym to jeden z wielu przykładów zwycięstwa rosyjskiej armii. Wszyscy wychowaliśmy się na klasyce rosyjskiej literatury. Carskie Sioło, bohaterska śmierć Makarowa. To wszystko ma związek z Krymem. W szkole uczymy się, że Krym został zdobyty przez Rosję i jest zroszony rosyjską krwią. Projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiający działania Rosji na Krymie niczego nie zmienia. Rosja korzysta z prawa weta, a Chiny przezornie wstrzymują się od głosu. Po długim i trudnym rejsie Krym i Sewastopol wracają na łono ojczyzny. Wpływają do macierzystego portu Rosji.
состояние на все времена. W Putinie podoba mi się to, że emanuje z niego władza i siła. Generalnie jego polityka, jego ciało, cały jego wizerunek symbolizują moc. To prawda, że Putin jest bardzo popularny w Rosji i za granicą. Większość Rosjan ocenia go pozytywnie. Obawiam się, że Putin uwierzył we własny mit. W tylu gazetach piszą, że jest najbardziej wpływowym człowiekiem na świecie. Najpotężniejszym, najsilniejszym. Więc teraz w to wierzy. Jesteśmy narodem zwycięzcy. Mamy to w genach. To przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tym razem też wygramy. Pytam was, zwyciężymy? W czerwcu 2015 roku popularność Putina sięga 90%. Tak zaczęła się do dziś żywa putinomania. Putin zwycięzca, Putin imperator. Jego władza dojrzała. Wszystko, czego dotknie, zamienia w złoto. Z taką popularnością może robić, co chce. Zdobycie Krymu zjednoczyło kraj, ale zakłóciło równowagę sił między Rosją a Zachodem. Stany Zjednoczone musiały na to zareagować. Stany Zjednoczone nie rzucają słów na wiatr. Społeczność międzynarodowa stanie w obronie praw i wolności ludzi na całym świecie. W dniu dzisiejszym Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje dotyczące kluczowych sektorów rosyjskiej gospodarki. Rubel leci w dół. Produkt krajowy brutto spada o 6%. Sankcje są bolesne, ale dotykają głównie klasy średniej i mieszkańców wsi. Co ciekawe, nie dotyczą wydobycia surowców, szczególnie ropy i gazu. To przejaw hipokryzji zarówno polityki rosyjskiej, jak i zachodniej. Rosja jest największym dostawcą gazu dla Europy i żaden kraj ani grupa krajów nie jest w stanie zapewnić jej takich ilości tego surowca. Europa zawsze będzie uzależniona od rosyjskiego gazu. A Rosja pozostanie dla niej największym dostawcą. Nikt nie jest gotów na otwartą konfrontację ekonomiczną. Osłabiony, ale wspierany przez swój elektorat Putin udaje, że nie odczuł sankcji. Dumni Rosjanie stają murem za swoim przywódcą. Mimo olbrzymiego poparcia społecznego, Putin kontynuuje represje wobec opozycji i środowisk, których wartości uznaje za sprzeczne z jego polityką.
Putin ostro rozprawia się z opozycją. To może dziwić, bo przecież jest potężnym i bardzo popularnym przywódcą. Dlaczego więc to robi? Myślę, że ze strachu przed niepokojami społecznymi. Putin czuje, że siedzi na wulkanie. Wie, że społeczeństwo i świat się zmieniają. Próbuje się do tego przystosować i w polityce wewnętrznej mu się to udaje. Ale jak w XXI wieku rządzić społeczeństwem? Na pewno niedawnymi metodami. Pod tym względem Putin to człowiek przeszłości. Reaguje w sposób zdecydowanie autorytarny. Tego nauczył go sowiecki reżim. W Rosji pojęcia siły, władzy i władzy autorytarnej są tożsame. Dla zwolenników Putina władza oznacza autokrację. Jeden człowiek sam o wszystkim decyduje. Można mówić o oponentach politycznych, ale zorganizowana siła opozycyjna nie istnieje. Kreml tłumi w zarodku wszelkie przejawy konkurencyjnej działalności politycznej. Dwudziestego 7 lutego 2015 roku, zaledwie kilka metrów od Kremla, z rąk zabójcy ginie Borys Niemcow, jeden z najbardziej niezłomnych opozycjonistów. Wobec brutalności władzy opozycja nie waha się oskarżyć o zorganizowanie zamachu Władimira Putina. Borys Niemcow poświęcił temu życie. Demaskował przestępców, dlatego rozkazali go zabić. Dalej walczymy o to, by Rosja była demokratycznym państwem, w którym ludzie będą mieli swoje prawa i wolność polityczną. Ale w telewizji ukazuje się nagranie wideo z pokoju hotelowego, zarejestrowane przez agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przedstawia tego samego Michaiła Kasjanowa w intymnej sytuacji z osobistą asystentką. Oprócz scen seksu film zawiera też obraźliwe wypowiedzi Kasjanowa o innych liderach opozycji. Nagranie podważa jego wiarygodność jako przeciwnika Putina. Obecnie tylko 5 zwolenników Putina. Przeważająca część ludności Rosji nie uważa, że wolność słowa jest wyznacznikiem rozwoju. Nie chodzi o to, że jej nie chcą. Po prostu nie jest dla nich istotna. Spójność narodu kojarzy się z ładem i bezpieczeństwem. Rosjanie widzą w Putinie wszechmocnego wodza i godną obrony wartość. Drugim po sile filarem systemu jest religia. Pełna wolność rodzi zagrożenia. Putin uznał, że cerkiew prawosławna, która odzyskała cały swój tradycyjny, autorytarny splendor, może być przewodnikiem dla społeczeństwa. Odebranie Rosjanom prawosławia byłoby równoznaczne z pozbawieniem ich tradycji i kultury. Związek Radziecki upadł również dlatego, że odrzucił specyfikę narodu i jego kulturę. By zyskać poparcie narodu, należy wyznawać prawosławie, ponieważ jest ono fundamentem rosyjskiego państwa. Bez prawosławia car by nie przetrwał, zostałby zniszczony. Na przestrzeni jednego pokolenia ateistyczny kraj stał się krajem religijnym.
Religia stała się częścią rosyjskiej władzy. Jest coraz bardziej obecna w debacie publicznej. Putin widzi w cerkwi autorytet moralny, który może poprowadzić Rosję drogą przestrzegania wspólnych wartości, takich jak państwo i społeczeństwo. Wiele krajów zmienia dziś swe standardy moralne, pomija tradycje narodowe i kulturowe. Mamy świadomość, że coraz więcej ludzi na świecie popiera nasze podejście, czyli ochronę tradycyjnych wartości. Jest to oczywiście podejście konserwatywne. Moim zdaniem to jest sedno konfliktu między tak zwanym rosyjskim konserwatyzmem a zachodnim liberalizmem. Zachód postrzega putinizm jako coś przestarzałego, a Putin promuje konserwatyzm i mówi, to wy, zachodni przywódcy, straciliście kontakt z rzeczywistością i własnymi narodami. W swym ideologicznym kontrataku Putin wspiera partie, które nie uznają nadrzędności i wyjątkowości Unii Europejskiej. Są one bardzo konserwatywne w sferze obyczajowej, zwłaszcza w kwestii homoseksualizmu, rodziny i religii. Podobnie jak Putin, głośno potępiają zachodni uniwersalizm, który niszczy tkankę społeczną. Putin wspiera partie nacjonalistyczne, ale też przywódców radykalnej lewicy, którym podoba się jego antyliberalizm. Jego cień wisi nad całym kryzysem w Grecji. Putin to uwodziciel, a dla niektórych stał się źródłem nadziei. Wzrost popularności tych partii, zarówno we Francji, jak i w innych krajach, jest na rękę Putinowi, który wszelkimi dostępnymi środkami chce podzielić Europę, oddalić się od Stanów Zjednoczonych i wykorzystywać rozbieżności między krajami europejskimi. Im słabsze przywództwo Europy, tym lepiej dla Putina. Podczas gdy przywódcy partii ekstremistycznych podzielający poglądy Putina izolują się w swojej ksenofobii, on sam utrzymuje, że uwolni świat od szoku cywilizacyjnego i uchroni go przed nowymi wojnami religijnymi. Grabarz posttotalitarnych utopii pozuje teraz na wielkiego organizatora światowego pokoju. To zdumiewający zwrot, bowiem gdy Putin obejmował władzę, prezentował się jako zwolennik Unii Europejskiej, a nawet NATO. Putin uznał reorganizację świata za konieczną, kiedy zrozumiał, że geopolityka i światowa równowaga sił się zmieniły, że Europa już nie decyduje o świecie, że wszystko ciąży w stronę Azji ze względu na potęgę Chin i ekspansję muzułmanizmu. Pod tym kątem Putin zredefiniował swoją politykę. Rosja jest mozaiką narodów i kultur, ale ideologia skrajnie prawicowych partii jest jej obca. Dla sąsiadów stała się wzorem spójności. Gdy Europę pochłania kwestia tożsamości, Putin proponuje tolerancję i wielokulturowość, w której islamizm ma swoje miejsce. To zdumiewające, że tak bardzo prawosławny Putin brata się z innymi religiami. Ale nie sposób zrozumieć Rosji, jeśli zapomni się o jej wielowyznaniowości. Budowa wielkiego meczetu w Moskwie pokazuje, że islam był w Rosji jedną z głównych religii. Według Putina Rosja ma do wypełnienia historyczną misję jako mediator między Zachodem a światem islamu.
Rosja zawsze była krajem wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Taką ją stworzyliśmy. To nas wzbogaca kulturowo i religijnie i stanowi o sile naszej wspólnej ojczyzny, Rosji. Promując wielokulturowość, Putin chce zwalczać radykalny islamizm, w którym widzi zagrożenie dla Rosji i reszty świata. Mówi tak islamowi, ale takiemu, który uznaje inne religie i władzę państwową. Potężną władzę. Po Tunezji, Egipcie i Libii fala protestów wstrząsa Syrią. Represje są natychmiastowe i brutalne. Sprawujący dyktatorskie rządy Bashar al-Assad jest kluczowym sojusznikiem Putina w tym regionie. Rosyjskie wpływy w Syrii sięgają lat 70. XX wieku i mają charakter militarny i polityczny. Syria to rynek zbytu dla rosyjskiej broni, ale jeszcze ważniejsze jest to, że leży nad Morzem Śródziemnym, a Rosja wciąż ma tam swoje jedyne zagraniczne bazy wojskowe. Wie, że jej działania w Syrii nie spodobają się Zachodowi, ale ma to gdzieś. To właśnie na Bliskim Wschodzie, w sercu islamskiego fundamentalizmu, Putin chce bronić swojej polityki. Podczas gdy Zachód broni arabskiej wiosny i marzeń o demokracji, szef Kremla broni autorytarnego reżimu, który postrzega jako bastion chroniący przed radykalnym islamizmem. Istnieje różnica między filozofią uniwersalizmu a metodami jej wprowadzania. Podczas arabskiej wiosny wielu przedstawicieli Zachodu myślało: w końcu mamy dowód, że Arabowie i muzułmanie są w stanie stworzyć własną demokrację, więc trzeba ich wspierać. W Syrii jesteśmy po dobrej stronie i za wszelką cenę musimy tam ustanowić demokrację. Ludzie Zachodu, zwłaszcza Amerykanie i Francuzi, ogłosili upadek reżimu, okrutnego i bardzo opresyjnego. Jednak to niezupełnie zadziałało. Wielu chrześcijan w Syrii ostrzegało: ostrożnie, to okrutny reżim, ale następny będzie jeszcze gorszy, bo islamistyczny. Na to Zachód odparł: nie, to będą syryjscy demokraci. Inni zaś dopowiedzieli: chcielibyśmy, żeby to byli syryjscy demokraci, ale raczej im się nie uda. Wszystkich zwolenników Saddama Husseina, jego ochroniarzy, a nawet beneficjentów systemu odesłano do domów. Oczywiście był to prezent dla radykalnych grup, które mogły ich spożytkować. Ci ludzie mieli doświadczenie bojowe i okazali się wielkim wzmocnieniem dla tych grup. Putin, wetując inicjatywę Organizacji Narodów Zjednoczonych, umożliwił wzmocnienie się islamskich ekstremistów ściągniętych do Syrii w celu zwalczania przeciwników Asada. W niespełna rok niewielkie grupy dżihadystów przekształciły się w potężną armię, zdolną do działania poza swoim terytorium. Zachód, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych i Francji, jest gotów do interwencji i obalenia Asada w imię obrony praw człowieka. Kreując się na obrończynię pokoju, Rosja blokuje wszelkie rezolucje ONZ idące w tym kierunku. Dla Putina i jego sojuszników działania Zachodu były bezpośrednią przyczyną chaosu w Iraku i Libii. Kto jest za?
To oburzające, że dwóch członków Rady nadal uniemożliwia nam wypełnianie naszego zadania, jakim jest reakcja na pogłębiający się kryzys w Syrii i rosnące zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w tamtym regionie. Liczba ofiar ataku chemicznego w pobliżu Damaszku to 1300 zabitych i setki rannych. Zapłakane dzieci zakrywają usta i nos. Słychać okrzyki: Bóg jest wielki. Od początku konfliktu administracja amerykańska ostrzegała, że użycie broni chemicznej przez władze Syrii spowoduje natychmiastową reakcję Pentagonu. Putinowi udaje się doprowadzić do rozbrojenia syryjskiego arsenału tej broni. Jest teraz wiarygodnym partnerem, choć jeszcze nierównorzędnym. Moskwa osiąga sukces. Jednak armia syryjska się cofa, mimo pomocy rosyjskich ekspertów i doradców wojskowych. Grup uzbrojonych bojowników jest coraz więcej. Rośnie też liczebność oddziałów Państwa Islamskiego i Al-Nusry, ze szkodą dla demokratycznej opozycji przeciwnej Asadowi. Jedną z głównych organizacji opozycyjnych jest, nie wiem czy dobrze wymówię nazwę, Al-Nusra, tak? Amerykański Departament Stanu potwierdził, że to organizacja terrorystyczna powiązana z Al-Kaidą. Sama Al-Nusra temu nie zaprzecza. I co? Chcecie ich włączyć do przyszłego rządu? Nie. Odpędzicie ich gazetą jak muchy? Nie. Wobec takiego stanowiska Zachodu we wrześniu 2015 roku Władimir Putin postanawia posunąć się o krok dalej. Zamiast triumfu demokracji i postępu mamy przemoc, biedę i katastrofę społeczną. Pytam odpowiedzialnych za tę sytuację. Już do was dotarło, co zrobiliście? Pod flagą Państwa Islamskiego walczą już dziesiątki tysięcy bojowników, w tym byli iraccy żołnierze, którzy po inwazji z roku 2003 trafili na ulicę. Teraz dołączają do nich członkowie tak zwanej umiarkowanej opozycji syryjskiej, uzbrojeni, wyszkoleni i wspierani przez Zachód. Rosja nie kieruje się ambicjami, ale nie może dłużej tolerować takiego stanu rzeczy na świecie. Pierwszy raz od upadku Związku Radzieckiego Rosja odważa się użyć wojska poza swoim terytorium. Najnowocześniejsze samoloty i śmigłowce brutalnie naruszają syryjską przestrzeń powietrzną. Rosjanie przeprowadzają zmasowane naloty dywanowe, podobnie jak to czynili w Czeczenii. Atakują przeciwników Baszara al-Asada i umożliwiają mu odbicie wielu utraconych terenów. Rosyjska dyplomacja polega zwykle na reagowaniu na poczynania Zachodu. Myślę, że do interwencji wniła się zwłoka w działaniach Zachodu, który przez 3 lata zastanawiał się, co robić. Od kilku miesięcy obserwujemy powrót Zachodu do rzeczywistości, a w świecie realnym Zachód nie może obalić Asada. Pod naporem rosyjskich nalotów islamiści się cofają. Putin może się pochwalić, że odbił z ich rąk klejnot światowego dziedzictwa, ruiny starożytnej Palmyry, choć kosztowało to życie wielu cywilów.
Interwencją w Syrii Rosja pokazała, że znów jest potęgą militarną i może być gwarancją bezpieczeństwa dla swoich sojuszników. Potwierdziła też, że jest czołowym graczem na arenie światowej. Zbrojąc i wspierając rosyjskojęzycznych separatystów w Donbasie, Rosja zapewnia sobie długą obecność na Ukrainie. Ukraińcy nadal walczą o niepodległość. Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, czym ta wojna się zakończy. I ja cudowo rozumiem, że Europa nam nie dopomoże. Wiem, że Europa nam nie pomoże. Nie ma takiego zamiaru ani obowiązku. To nasza wojna, nasze nieszczęście. Im bardziej inteligencja i zachodni politycy atakują Rosję, tym bardziej liczy ona na populistów na całym świecie. Władimir Putin stał się nawet punktem odniesienia dla swego najgorszego wroga, Stanów Zjednoczonych. Skoro on chwali mnie, ja będę chwalił jego. Powiedziałem już, że jest prawdziwym przywódcą. Trzyma swój kraj w ryzach. Na pewno jest to wiele lepszym przywódcą niż nasz prezydent. Powiedział pan, że jest błyskotliwy, wybitny, utalentowany. Powiedziałem tylko, że ma wyrazistą osobowość. A nie ma? Moim zdaniem ma. Powszechnie sądzono, że po upadku Związku Radzieckiego świat będzie bezpieczniejszy i bardziej stabilny. Jednak nadzieje szybko ustąpiły miejsca obawom. Czy czeka nas totalna destrukcja światowego ładu? Zachodni uniwersalizm, broniący ludzkich wartości, stał się sojusznikiem sił, które na Bliskim Wschodzie sieją śmierć i zniszczenie. Jednocześnie u siebie pogłębia nierówności społeczne i niesprawiedliwość, które wpychają coraz więcej ludzi w objęcia populizmu. Czy na Zachodzie zwycięży realistyczna polityka przywiązana do swych wartości, ale nie narzucająca ich całemu światu, dzięki której Rosja wyzbędzie się swoich obsesyjnych kompleksów i wybierze inną przyszłość? Mamy taką nadzieję. Z radością informujemy, że cieszący się największym poparciem miliarder Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Trzymając się mentalnych wyobrażeń o dawnej zimnej wojnie sprzed roku 1991, utrudniamy sobie rzeczową analizę nowej zimnej wojny. By zrozumieć, co się obecnie dzieje, należy uwzględnić nowy kontekst wydarzeń. Nie jest nim tylko konflikt dwóch supermocarstw, które rządzą światem. Obecny świat jest dużo bardziej skomplikowany. Gratuluję Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Z uwagą śledziliśmy jego kampanię prezydencką. Zdajemy sobie sprawę, że poprawa stosunków amerykańsko-rosyjskich nie będzie łatwym zadaniem. Mimo to Rosja pragnie odbudować wszelkie aspekty naszych wzajemnych relacji. Moskwa aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych negocjacjach, choćby w kwestii kontroli nad irańskim programem nuklearnym. Czy znajdą się rozwiązania dla Syrii, Ukrainy i innych punktów zapalnych? Przyszłość pokaże. Dziś odpowiedzialność za przyszłość świata spoczywa na Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i oczywiście Rosji. Stany Zjednoczone i Rosja pewnie już zawsze będą wrogami, kimkolwiek będą ich przywódcy. Podtrzymywanie wzajemnej wrogości służy ich polityce wewnętrznej.
Chiny będą metodycznie i jednostronnie używać swej siły ekonomicznej i militarnej, by ustanowić własną strefę wpływów, za którą uważają chińskie morze. Być może Europa jako jedyna może zmienić reguły gry. Musi się jednak wykazać niezbędną siłą i inteligencją, jeśli nie chce utracić swych fundamentalnych wartości. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Marek Lipski. Czytał Marek Ciunel.